Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy, full legendarnym zabójcy i wreszcie zobaczymy, co da z siebie w lochach, dlatego że nie powiem, troszeczkę się już nie mogłem doczekać, troszeczkę loszków zrobiłem tak powiedzmy off camera, czyli po prostu poza odcinkiem, jak widzicie mam to pozapisywane, więc wam popokazuję oczywiście, no ale i tak patrząc na to, jakie mamy procenty obecnie na lochy, no to są one jeszcze spore i myślę, że dzisiaj fajny progresik będziemy w stanie zrobić. Oprócz tego mamy dwa legendarne gemiki, już mam w sumie wszystkie legendarne itemki, tutaj tą tarczę, chyba jedyna co mi brakowało to właśnie tarcza, skompletowałem bodajże wczoraj, no ale myślałem czy poczekać, bo teraz w ogóle eventy noworoczne, noworoczno-weekendowe powiedzmy będą, no i myślałem właśnie czy poczekać, bo będzie weekend twierdzy, no i wtedy pokopać może legendarne gemy, wtedy ten boost by był no 100 razy większy wydaje mi się, ale mimo wszystko mamy tą kopalnię cały czas 10, lecieć ją do 15, szkoda mi, wolę tutaj tą twierdzę, standardowo moją taktyką twierdzę jak najszybciej do 20, dopiero później jakieś tam poboczne budynki. Tak więc po prostu co mi wyleci z tych legendarnych gemów, to mi wyleci, to na tym się jakby nie skupiam, to sobie po prostu będę zakładał, a jak tą kopalnię jakoś tak jak na W50 na przykład da 15 poziom podniesiemy, no to wtedy może coś specjalnie pokopę na jakimś evencie. No ale dobra, myślę, że możemy powolutku przechodzić, może was ciekawić jakie będą eventy, chociaż już każdy dostał wiadomość w grze, ale jeżeli ktoś by nie wiedział, no to eventy naprawdę będą fajne, bo od jutra, czyli od piątku do niedzieli będzie tak, będzie promocja na grzyby i zwiększony drop grzybków z misji, będzie szczęśliwy dzień, dużo osób właśnie pytało co to jest za event, po pierwsze dropią lucky coiny z misji, o ile się nie mylę. Po drugie, można zakręcić kółkiem 40 razy zamiast 20 dziennie i po trzecie, z tego co wiem, można zagrać w kości zamiast 10 razy, to chyba 20 razy dziennie, coś takiego, więc no naprawdę git, nie? Epicki festiwal farciarzy, szczerze mówiąc to nawet nie wiem co to jest za event, epicki zakupowy zapał, no to weekend epicki po prostu, a ten to może, a to chyba epiki z kości, o ile się nie mylę, tak, to chyba jest coś takiego, że możemy w kościach wylosować epiki, w połączeniu z tym szczęśliwym dniem powiem wam, że dość ciekawy event, tak szczerze. No i dobra, lecimy dalej. Mamy oczywiście to tango w twierdzy upragnione. Mamy złote zbiory, czyli bodajże trzeci weekend rzędu mamy event golda. Tak więc no statystyki można naprawdę fajnie zboostować. No i na koniec dni diabelskich dusz, czyli tutaj po prostu event z podziemiem związany. Tak więc bardzo fajne eventy. No i co? I powolutku możemy zaczynać. Co tu się pozmieniało na tym S40? No, szczerze mówiąc, oprócz tego, że nas sporo zabójców tu dogoniło. Kwikwa 343, Kupciów 339, jeszcze tu miałem jednego, który był u nas w gildii, tylko go teraz nie widzę. O, Ami, 341, więc powoli zbliżają się do nas levelowo. No i tutaj Marcinek, totalny top 1, póki co levelowo. Oczywiście 354 level, no on tu ładnie pocisnął tym berserkiem. Mamy Rafixa magiem, 355. Pierwszy, więc to w ogóle standardowo Rafixa trzeba pochwalić, bo ciśnie naprawdę, naprawdę mocno. Artenbi paladynem 343, spojrzałem na zegarek i się rozproszyłem. Miś Maliś druidem 348 też tutaj ładnie pocisnął. Tak więc no, jeżeli o to chodzi, to naprawdę, naprawdę ta topka wygląda solidnie. Gildynie, no to my jesteśmy top 1 póki co cały czas, twierdzę, to chyba nic ciekawego. Pupile jesteśmy top 2, ale zaraz zrobimy sobie walki, więc jest duża szansa, że wskoczymy na to top 2, w sensie na to top 1, bo nam zobaczcie, że bardzo mało brakuje. Prawdopodobnie Hen tutaj coś poprzegrywał, bo miał tej czci sporą przewagę nad resztą. No i podziemia, to tak samo mamy 13 serce. Ciekaw jestem, czy ktoś jeszcze ma, tak, już tu widzę, że popostawiało trochę osób, no ale generalnie... O kurde, Smunek już ma 14, to on coś musiał poskipować, bo jak ja stawiałem 13 serce, to jeszcze nikt na serwerze nie ma, wszyscy mieli 12, tu Rafix widzę, że ma 14, no to on na pewno skipnął, no i czy coś tutaj jeszcze ciekawego, no nie, ale już trochę tych 13 się pojawiło, nam w sumie za 3 dni wybuduje się 14. Dobra, tyle z takiego podsumowania, tutaj twierdza wybuduje nam się akurat na event, trochę tam skipniemy, będzie 17, więc super, i chyba tyle, chyba nic więcej do pokazania wam tutaj nie mam, lecimy w te pupile, w tym momencie wygląda to tak, możecie sobie sami spojrzeć, tutaj mamy Heraldona, tu w ogóle tych cytrynek i tych jabłuszek mamy od groma, to jest naprawdę ogromna ilość, jaka nam się tu odłożyła, no ale próbujemy to jakoś zużyć, no i tutaj tego i tutaj mamy cyk cyk, no i jeżeli chodzi o mrok, to dzisiaj niestety póki co nie mamy jeszcze żadnego jedzonka, no i dobra, dobrze by było wskoczyć na to top 1, zwłaszcza na odcinku, to by było przyjemne, jeżeli chodzi o te pupile, póki co Zebo to raczej nie był jakiś ciężki przeciwnik, tutaj wodą również,
Hio, to może być ciężki przeciwnik, ale raczej dokładnie światłem bez problemu. Ogniem mamy 285, no i Przek z tym mrokiem chyba siądzie dokładnie. No i 5-0 zrobione i dzięki temu, zobaczcie, wskoczyliśmy na top 1. Także fajnie akurat na odcinku. Lecimy dalej. Teraz tak, na początek portal, ale chyba za dużo tu nie zrobimy. Aha, przede wszystkim znalazłem sobie lepszą runkę. 27, póki co jeżeli chodzi o arenę, no to mam 10 quindecillionów, więc chyba już mogę nawet lepsze niż 27% znaleźć te bronie, o ile się nie mylę, ale na szybko przed odcinkiem znalazłem 27, podmienię sobie tutaj za te 25, żeby już mieć w jednej i w drugiej 27, to mogę wrzucić do kociołka, do toalety, jeszcze dzisiaj nic nie wrzucałem, to wiecie co, mam tu jakieś na 300 mami, bardzo fajny rozrzut, zobaczmy, cyk, no i mamy coś dla zwiadowcy, jak to tu wygląda, minus 20, no to nie, to totalnie nie ma sensu, możemy to od razu rozmontować. Dobra, to mamy zrobione, tutaj trochę miejsca mamy, ten portal, portal wydaje mi się, że od niego zaczniemy, chociaż raczej go nie zbiję dokładnie, no to już jest cięższy portal, można by powiedzieć. No i dobra, teraz wypadałoby odpalić sobie kalkulator, który już mam przygotowany wcześniej, no i na co my mamy fajne procenty, tu już lochy, powiem wam szczerze, dochodzą nawet do 8%, prawie 9, 8,78 dokładnie mamy na szkołę magii, więc tu sobie dam na troszeczkę na bok, no i dobra, lecimy, szkoła magii, ślizgogon, on powinien paść dosłownie po chwili, tak jak mówię, niecałe 9% na niego, więc raczej tutaj, no tak jak mówię, bez większych problemów powinniśmy go dokładnie pokonać i od razu mamy jakiś itemek za 10 baniek, dobrze by go było tutaj dać do wieźmy. Tu w ogóle jakąś... Czemu ja mam taką słabą broń tutaj? Coś tu się niedobrego zadziało, no ale dobra, to możemy rzucić do kociołka i tego ślizgogona od razu zapisujemy. Te lochy, które zrobiłem, bo tu zrobiłem ten Esteros w ogóle bardzo dużo, tu jakiś portal, to nieważne, Hydrowira pokonałem, to wam pokażę. Tutaj jeszcze to widzę, że ruszyłem, Brigid, Dindendora. To wszystko było, z tego co pamiętam, poza odcinkiem, więc to wam pokazuję po prostu na końcu razem z tymi lochami oczywiście dzisiejszymi. Aha, zapomniałem wam powiedzieć, zostawcie kciuka w górę, subika z dzwoneczkiem, 7 minuta, już każdy, nikt tego nie zrobił. Totalnie mi wyleciało z głowy, rozgadałem się na początku. Subika, tak jak mówię, jeżeli ktoś jeszcze nie subuje, dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o filmach, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha, macie linki w przypiętym komentarzu i opisie. No i możecie oczywiście łapeczkę w górę pod tym filmem zostawić. I chyba wszystko, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, lecimy. Teraz mamy Diabolores. Czy ta Diabolores by nam padła? Co prawda to jest mag, no ale na ślizgogona było tyle procent, to może i na Diabolores byłoby sporo. Chociaż wiecie co, dobra, na razie ją sobie olejemy, na razie będziemy lać to, co na pewno nam padnie. No i teraz mamy Esteros. Esteros, na który mamy prawie 3%. Zobaczcie, to na niego w ogóle miałem od razu 2%, jak pokonałem tamtych magów i zwiadowców, których pokazywałem wam na poczcie. No ale stwierdziłem, że dobra, już nie będziemy dalej klikać, już się wstrzymam i zrobimy to sobie na spokojnie na odcinku, bo tak jak mówię, z tych dwóch tam chyba 2,10% na niego miałem, wzrosło mi teraz do 3,32 i dokładnie bez większych problemów również on nam tutaj się położy. W ogóle wszystkiego dobrego na nowy rok, bo chyba to będzie ostatni film w tym roku i chyba dopiero kolejny wrzucę jakoś po weekendzie, wydaje mi się, może w poniedziałek. Tak więc wszystkiego dobrego oczywiście w nowym roku, już tam wam życzyłem przy okazji świąt, na Discordzie zresztą, no ale mimo wszystko jeszcze raz mogę wam pożyczyć, dlaczego by nie. No i zobaczcie, mamy czerwoną demonikę, 440 poziom, zwiadowca, ona również powinna tutaj bez większych problemów paść. No i dokładnie, 345 level, mamy paseczek, kolejny bardzo fajny, tu w ogóle coś bardzo taniego, szczerze to tak, ten pasek bym zostawił, na razie zostawię, ale powiem wam, że chyba będę po prostu to jakoś rozmontowywał wkrótce. Co mamy teraz? Teraz mamy chłopięcego Brina, on raczej już będzie ciężki, no chociaż mamy uniki, nie? Więc to może być nasza mocna broń, ale dobra, jeszcze raz przeskanujemy postać na koniec odcinka i wtedy zobaczymy, co faktycznie będziemy mogli jeszcze tutaj pocisnąć. No i dobra, jeżeli chodzi o strefę światła, to mamy jeszcze tutaj karczmę mrocznych sobowtórów. Co prawda zaledwie 0,40% na tą wiedźmę jest, ale wydaje mi się, że jakby jakieś kryty siadły, to ona by była do zrobienia. No to jest mag, więc wiadomo, że my tym zabójcom się z nią męczymy. Chociaż wiecie co? Dobra, najpierw tornado. Tornado dlatego, że w tym momencie ono powinno padać dość łatwo. Może jeszcze jakiś level wbijemy, może coś, dzięki czemu z tą wiedźmą będzie łatwiej po prostu. To pierwsza sprawa, a druga sprawa jest taka, że na tornadzie będę się chciał zatrzymać na 486, bo to jest blok i raczej z marszu wydaje mi się przynajmniej, że go nie zrobimy. Ewentualnie jakbyśmy się tam uzbroili, tu już w ogóle zobaczcie, drogie itemy dość, jakbyśmy się tam uzbroili
ewentualnie w nowej demki, no to w nowe gemy te legendarne, to może i ten silny ghoul by padł faktycznie, no ale mimo wszystko będę chciał się zatrzymać, bo tutaj powiem wam szczerze, że mam pewną taktykę na tego zabójcę. Oczywiście nie mam też dużo miejsca, więc jakby szkoda na pewno będzie tego golda marnować, więc raczej po prostu na tym silnym ghoulu się zatrzymamy, tak mi się przynajmniej wydaje, bo tak jak mówię, nie ma sensu tego klikać, a też to tornado, no pamiętamy jak pokonałem na magu silnego ghoula, poleciałem do 600 około tornada, ile to mi tam dało, ze 3 levele czy coś takiego, no to nie jest jakoś bardzo dużo, no a szkoda po prostu tego golda, bo zobaczcie, te itemki, które my teraz sprzedajemy po 6 milionów, po 7, można by w event wiedźmy na przykład oddać wszystkie, no i wtedy tego golda zarobimy dużo, tak więc chyba po prostu tak zrobimy. Jeżeli chodzi o podstawy jeszcze, co się pozmieniało, no to dobiliśmy zręczność do 3500, ona już kosztuje nam dyszkę, jak widzicie, no i teraz lecimy HP również do 3500, też będzie już pewnie kosztowało dyszkę, no i będziemy sobie lecieć potem już tylko i wyłącznie, przynajmniej na razie w zręczność, to HP na razie sobie zostawimy, ale to myślę, że dość krótki czas i potem znowu wrócimy do wbijania w to HP, bo jednak to HP wydaje mi się, że jest dość takie, no istotne, nie? Jakby nie patrzeć, jest dość istotne. Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? 473 tornado już w tym momencie. Raczej myślę, że do 486 pójdziemy bez takich dużych problemów. Co my tutaj mamy dalej? Aha, Turora jeszcze nie pokazywałem wam. On tam ma chyba 347. Cały czas mam 400 w głowie, bo mam wszystkie postacie praktycznie 400+, więc no tak to po prostu wygląda. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj tornadko teraz 476. To od razu możemy do wiedźmy dać. Jakie są moje plany, mogą was ciekawić. Powiem tak, planuję przestać klikać lochy już wcześniej nawet niż na magu, to wam mogę zdradzić taką ciekawostkę, to pierwsza sprawa. No i druga sprawa właśnie z tym tornadem, zatrzymać się na 486 i w odpowiednim momencie z nim ruszyć, być może nawet od 486 do 1000 i do zamknięcia. To są plany, które są, no jestem cierpliwy jeżeli chodzi o tą grę, więc są ok dla mnie. Też nie chcę zdradzać wszystkiego od razu, bo jak wszyscy wiemy, ściany mają uszy, także tutaj na spokojnie, no ale mówiąc, tak jak mówię, no ja jestem cierpliwy, więc mi tam klikanie samo ławki bez niczego nie przeszkadza. Może troszeczkę na tym cierpieć content na kanale, to jakby, no nie oszukujmy się, jednak tutaj dużo opieram na tych odcinkach właśnie z klikania lochów, no i dobra, i mamy silnego ghoula, to z ciekawości spojrzę, ile mamy na niego procent, czy w ogóle jakieś mamy, no ale to tam, tak jak mówię, na nim się w tym momencie zatrzymujemy. Dobra, co tu jeszcze? No już tu nic nie wrzucimy niestety, jeżeli o to chodzi. Tutaj mamy cyk, cyk, więc dobra, no tą wiedźmę chyba musimy próbować. Wiedźma na tam 300 milionów, więc dlaczego by nie? O kurde, jak szybko, 0,30%, przypominam, 0,40 około, bo to mi różnie pokazywało, gdzie jest ta wiedźma, tutaj, dobra, szybko się udało ją pokonać, super, dostaliśmy jakieś buciki, no za 6 milionów, no ale co zrobić, więc tak jak mówię, ucierpi na tym troszeczkę content na kanale, także będę musiał nadrabiać jakimiś innymi postaciami i tak dalej, no ale na pewno to zaowocuje w przyszłości, no i na pewno taki odcinek, myślę, że od 486 tornada do 1000 na raz. Myślę, że nie pogardzicie czymś takim, więc no warto czekać, to pierwsza sprawa, no... O kurde, nie wiedziałem, że go pokonamy tak szczerze. No a druga sprawa jest taka, że po prostu, tak jak mówię, no to są moje trzy główne postacie. Wojownik, magii, zabójca, więc na nich tutaj chcę coś fajnego zrobić. Na wojowniku jeszcze nie miałem takiej wiedzy, żeby jakoś tam zapisywać lochy, chociaż trochę zapisałem od 400 do 420, jeżeli dobrze pamiętam. Jeszcze nie miałem takiej wiedzy, ale też dużo golda zmarnowałem tam. No generalnie wojownika bym zagrał o wiele lepiej z obecną wiedzą, aniżeli rok temu. Nawet półtora roku temu już w sumie. Ten wojownik ma, no już półtora roku, w maju będą 2 lata. Tak mi się wydaje, no tak będzie, więc w sumie już troszkę ma. No ale wojownika tak czy siak zostawiam i gramy na nim dalej, tak on jest bardzo mocny, tak czy siak, no ale tutaj tak jak mówię, troszeczkę inne plany są. Dobra, lecimy dalej, co mamy? Jakieś tutaj pierdoła, jeżeli o to chodzi. No i teraz apodaktyczny ABWW, który jest magiem. Dobra, no to jego na pewno nie zrobimy, ale dwóch nam padło. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda z Turorem. Turor ma 347 level
i początek, my mamy 346 i końcówkę, więc wydaje mi się, że dzisiaj bez problemów go przegonimy, taką mam przynajmniej nadzieję i taki mam cel. Dobra, kolejny loch, który by tutaj mi padł, to jest 13 piętro, a nie, przepraszam, to jest karuzela z idolami, tutaj niebieskowłosy przyjaciel mój serdeczny, ukochany, jego myślę, że machniemy, mamy już na niego prawie 2%, więc to sporo, powinien w miarę szybko paść, nie da on nam za dużo expa, ale powiem wam szczerze, że może nawet wbije nam 347 level. Jak widzicie, brakuje nam 18 milionów expa, więc no nie za dużo, ale jednak tutaj nie pamiętam, ile daje ten drugi w karuzeli z idolami, może nawet nie wystarczyć, no ale zobaczymy. Tak jak mówię, raczej tutaj uda nam się go pokonać. No nie wiem, czy jest warto w ogóle klikać do takiej śmiesznej ilości expa, to co tutaj dostaniemy za niego, tak jak mówię. No ale skoro już on jest tak naprawdę trzeci w tym momencie na naszej liście lochów, którą mamy do pokonania, więc no tak jak mówię, procenty na niego są spore. Także dobrze już to dopiąć i mieć po prostu z głowy. 244 level to jest, no tak jak mówię, expa nie za dużo. Kurde, tam jaka była bliska próba. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 90 na niego, coś takiego, grzyboli, bo tak jak mówię, no troszeczkę mija się z celem, żeby tutaj spamać. No myślałem, że szybciej padnie, no zobaczcie, to jest 2%, na wiedźmy mieliśmy 0,40 i padła po kilku grzybach, a tu mamy prawie 2, no i niestety jakiś tam opór jest stawiany. Czy ja w ogóle mam wszystko zaczarowane, bo to też jest istotne, tutaj mam, dobra, no tu jest wszystko ok, runki 25%, 25%, Barbar ma też 25%, także runy mają na ok poziomie. No, powiem wam szczerze, że myślałem, że to szybciej padnie, no ale dobra, lecimy dalej. Trzeci to jest chyba mag, więc trzeciego i tak nie pokonamy. No a tak jak mówię, ten 347 level dobrze by było wbić. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? No 13 piętro w mroku, 0,36%, chociaż patrząc na to, jak ten nasz tutaj przyjaciel serdeczny stawia jaki duży opór, no to niestety może i to 13 piętro nie paść, chociaż no widzicie, te procenty to jest naprawdę taka rzecz, że padnie coś za kilka grzybów na 0,50%, a na dwóch męczymy się, no i niestety jest to, co widzicie w tym momencie, czyli lipa, bo nie chce nam on paść. No już przebiłem te 90, które miałem. Dobra, no jeszcze powiedzmy, że 20, coś takiego, zobaczymy, czy się uda, czy też nie. Dziwne, że akurat tak dużo tutaj, to chyba jakaś klątwa złego youtubera polskiego, no ale ostatni grzyb, przysięgam, pokazałbym wam, ale wam nie pokażę. Idealnie do tej ilości, której miałem dobić, dobiłem i ostatnim grzybem padło. Dostaliśmy, o zobaczcie, brakowało nam do levela ile? 18, a dostaliśmy nawet 28 za to, więc no dużo, bardzo dużo, jestem zadowolony. Lecimy dalej, teraz mamy... to zapiszemy, no i teraz mamy, tak jak mówię, chyba maga, o ile się nie mylę, tu mamy coś dla magusia znowu, minus 23, no to nie, to bierzemy do rozmontowania, poczekajcie, kto to jest, tak, to jest mag, no to tu totalnie nie ma podjazdu, no i dobra, teraz Robert Marketingowiec, to jest mag w ogóle, swoją drogą, zapomniałem tak szczerze, że mamy tutaj maga cały czas, no ale jeszcze jego nie udało nam się pokonać, tak jak mówię, na niego zaledwie 0,40%, więc nie za dużo, no ale może byłaby szansa. Co tutaj jeszcze? Tą wiedźmę już pokonałem, no i mamy jeszcze na Hemoridor w mroku 0,14%, więc o kurde, no i to jest to, o czym mówię, nie wiem, pokazałbym wam screen, ale mi się nie chce, bo musiałbym robić i wkleść do OBS-a, szkoda czasu, no ale na zakreble w idolach mieliśmy 1,98%, czyli prawie 2, tak jak mówiłem, a tutaj na 13 piętro mamy 0,36 i zobaczcie, ile wydaliśmy na tamtego, a ile na tego, no dziwnie to działa, ale gruncze padł. Lecimy dalej, mamy 300, a nie, to daje bardzo, miałem mówić, że 463, ale bardzo na minus, więc nie ma sensu, dajemy do rozmontowania. No i kogo my teraz mamy? Teraz mamy Wacława podwykonawcę, czyli robimy szybki skanik, bo już wszystkie lochy, które miały tutaj jakieś fajne procenty, nam się skończyły. Dokładnie, tu musimy rozciągnąć, robimy SF Toolsy, robimy statystyki, files, import from game, no i teraz S40, continue, no i okej, zobaczymy, na co jeszcze mamy fajne procenty, bo może już na przykład nie opłaca się nic klikać, a może jednak jeszcze coś tutaj byśmy ciekawego ugrali i może ten 348 level wbili. Neutral, tutaj pyk, tutaj all, 13 piętro, 0,70%, zobaczcie, na Esteros mamy 0,20, na Sinego Gula mamy 0,10, więc nie za dużo, Esteros 0,12,
Szkoła Magii 0.14, ta Dolores, czyli dobrze, że nie klikałem, Hemoridor w mroku 0.24, no i 13 piętro 0.72, to w mroku oczywiście, więc dobra, lecimy do tego 13 piętra w mroku, no i jeszcze tutaj spróbujemy co nieco ugrać. To jest 8 na 20, przepraszam, 9 na 20 to też jest wojownik, więc może i też by się udało, chociaż czekajcie, ile nam tu brakuje do levela? No jeszcze troszkę będzie niestety brakować, nawet jak uda się go nam pokonać. Lawki może i byśmy wbili tak szczerze dzisiaj, no ale mimo wszystko fajnie by było jeszcze tego i kolejnego ubić, nie? To by było takie, wydaje mi się, że przyjemne, ale dobra, najpierw musimy pokonać tego. Tutaj kwestia uników z naszej strony, Kunegunda musi też włączyć trzeci bieg, no i myślę, że się uda. Dajcie znać, co w ogóle planujecie ciekawego na Sylwestra, bo to już w sumie jutro, jakie macie plany, co tam będziecie robić i tak dalej, możecie napisać oczywiście w komentarzu. No i co? No i w zasadzie poczytam sobie chętnie, nie? Co tam ciekawego planują, czy siedzicie w domu i będziecie grać w Shakesa na przykład w piątek wieczorem, czy coś, możecie napisać. No ale okej, tutaj tego Wacława podwykonawcę, no chcę to jeszcze kliknąć, to jest taki mój cel, no mówię, na tamtego było 0.40, na tego mamy 0.70, więc no powinien paść szybciej, a tutaj jak widzimy wcale to nie jest takie proste. Wydaje mi się, że na tych magów to jakoś źle liczy, tak szczerze, bo zobaczcie, że Wiedźma również była magiem i na nią jak jakby potrzeba było dosłownie kilka grzybów. Na tego marketingowca to też był magi, też dosłownie kilka grzybów trzeba było. No a tutaj, no chociaż to jest w sumie więcej zmiennych, bo tutaj oprócz krytyków dochodzą jeszcze bloki, uniki, takie rzeczy. No a z magiem to jest po prostu czyste obrażenia i z naszej strony, i z jego, więc w teorii łatwiej to policzyć. No nie wiem, dziwne. No ale okej, może coś tam jest nie tak, a może wszystko jest w porządku i po prostu akurat takiego mieliśmy dziwnego farta. Dobra, no Wacław, dawaj, myślę, że tutaj uda się go pokonać, mam taką nadzieję przynajmniej, że jednak on by padł. No tutaj naprawdę dużo uników musi wlecieć, to jestem świadom, i w ogóle ciężko, no już tutaj jak widzicie ciężko z lochami, na pewno myślę, że jakbyśmy mieli legendarne gemy wszystkie, to może i nawet ten 350 level byśmy dobili. Wydaje mi się, że nie może, tylko raczej na pewno, bo jednak te same pomarańczowe gemy, jeszcze duże oczywiście, no to jest ogromny boost, no ale w sumie, no wiecie, te dwa levele w tom czy w tom, a wiadomo jak to wygląda, szansa jest naprawdę bardzo mała, biorąc pod uwagę, że póki co na tym serwerze był tylko jeden legendarny loch, no i jeszcze same duże, no chociaż to bym po prostu skipował w evencie twierdzy, więc no tutaj rozmiar nie ma znaczenia. To takie akurat ciekawe stwierdzenie z moich ust padło teraz. No ale tak jak mówię, no tutaj naprawdę tych grzybów, żeby wydropić full set legendarnych, troszkę myślę, że byśmy potrzebowali. No dobra, no klikamy, no ja go chcę pokonać. Chyba już kolejnego nie ma sensu. Kolejny to też jest wojownik, no ale jeszcze silniejszy, więc już damy mu spokój. Ale tego naprawdę chcę, bo tak jak mówię, po awce wbiłbym 348 level, więc no to by było fajne. I to myślę, że po awce, raczej awka by mi tyle expa dała, tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Dobra, najpierw to musimy go pokonać. Wacław, no dawaj. Tutaj, no kurczę, no on powinien być prosty do pokonania. No mamy dwie klasy na uniki, czyli tutaj Zabójca i Kunegunda, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, Podka na zręczność, więc Kunegunda również jest zbustowana dzięki temu. Bronie są nowe, poprzebierani są, no i padło, mamy to, super. Dobra, Wacław padł, mamy cyk. I okej, teraz od razu tutaj mogę, zamiast skanować postać, to mogę sobie po prostu zmienić. Dajcie mi chwilkę. Wlecimy sobie tak, 13 piętro w mroku, mamy 9, to jest motus pod bijakiem, no i zobaczmy, simulate 0.22, na 20 tysięcy prób, 44 zwycięskie, no to chyba nie opłaca się, tak szczerze, wydaje mi się, że może być problem, chociaż no tu kurde trochę tego expa brakuje, mimo wszystko, tu jeszcze rozmontujemy, kurczę, co by tu można jeszcze ubić, poczekajcie, jak to tu wygląda, jak klikniemy sobie all, no nie, no tu już są, tak jak mówię, 0.08 mamy 3 lochy, 0.16, no i to 13 piętro. Dobra, trochę go chociaż czy jest sens, poklikamy go trochę, powiedzmy tak ze 150 grzybków na niego, zobaczymy, a nuż się uda, że akurat nam przy to szczęście dopisze i akurat będzie to ta szczęśliwa próba, dzięki której go pokonamy, a jeżeli nie, no to trudno, podjąłem, można powiedzieć, to ryzyko.
Jeżeli nie, to lecimy wawkę. I tak wbiliśmy, miałem 344, więc 3, prawie 4 levele. Tak więc no bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że odcinek się oczywiście spodobał, bo już długo się wstrzymywałem z tymi lochami. Zresztą sami widzieliście, że no tam miałem trochę już zapisanych, bo już trochę klikłem. Też nie chciałem, żeby mi tam jakoś topka, wiecie, uciekła. I tak już mnie tutaj zabójcy, co niektórzy dogonili. Z Turorem byliśmy w miarę na równi. Też już dawno przeklikał te lochy. To jest właśnie to, że trzeba godzić mniej więcej to, żeby tą postać trzymać na fajnym poziomie, na wysokim, w sensie no na takim normalnym, równo tam z innymi, no a druga sprawa, że się wstrzymać, żeby to nagrać na odcinku, ja też nie zawsze mogę nagrywać, więc no różnie to wychodzi, nie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że i tak w miarę nam się udaje to właśnie ogarnąć. Dobra, no jeszcze mamy 8, 7, 6, 5, 4, kurczę, niecałe 10 milionów, 2, 1, no i zero. Nie, dobra, jeszcze 50. I ostatnie 50. Mamy ile? 25 minut odcinka, czyli znowu będzie ponad pół godziny, bo jeszcze nas czeka oglądanie lochów. Chociaż te lochy chyba będę skipował, bo powiem wam, że no nie chce mi się za bardzo tego oglądać. No ale okej, okay, jeszcze albo powiedzmy, że dobra, stop, nie ma co. Nie ma co, zrobi nam się warta, to zobaczymy, czy dobijemy ten level z awki, tak jak mówię, mam nadzieję, że tak. No ale zobaczymy, bo tu już pupile mam wszystkie ubite. Więc raczej nie ma za bardzo z czego już dobijać, tak jak mówię. Okej, tu sobie weźmiemy jeszcze, poulepszamy. No i dobra, i lecimy do oglądania. Od czego się tutaj tak naprawdę zaczęło? Robert Marketingowiec nam padł, tego zapomniałem zapisać. No i zacznijmy od tego Joffreya. Joffrey, czyli po ubraniu już legendarnych itemków mieliśmy na nią bardzo duże szanse. Wiedziałem, że to nam da 300 milionów, wiedziałem, że po niej jest zwiadowca, więc jakby ona by nam odblokowała kolejnego. No i tutaj zobaczcie, no ledwo, ale tutaj dwa fajne krytyki, no i udało się ją pokonać. Od razu jakiś hełmik dostaliśmy. Lecimy dalej, zimny drań, tu raczej problemów nie było, jak z każdym zwiadowcą. Wydaje mi się, że to w miarę szybko padało. Zobaczcie, że on tutaj tej zręczności, no 34 000, niby nie dużo, niby nie mało, można powiedzieć, że tak średnio. No ale troszkę uników, cyk, cyk. No i okej, zobaczmy, jak to tutaj pójdzie dalej. 2,5 miliona. No, tak jak mówię, tutaj już zaczną się jakieś fajniejsze krytyki. Dokładnie, cyk, tu unik z naszej strony. On bije różdżką, no ale wiadomo, że o, tu zobaczcie, w ogóle taka broń nam poleciała. No ale wiadomo, że pod zręczność, więc zwiadowca. I okej, lecimy dalej, portal do piekieł chyba nas nie interesuje. Lecimy, hydrowira, zobaczmy. Szlałwężem na setnym poziomie. Tu jakoś bardzo się tam, wiecie, nie napinałem. Dokarmiłem sobie na spokojnie tego szlałwęża. No i hydrowirem go pokonałem. Trener bodajże był taki sam, jakiego mam teraz, czyli 12, bo już od jakiegoś czasu zbudowałem serce 13, potem traktor 13, no i teraz buduję serce 14, więc tak to generalnie wygląda. Dobra, lecimy dalej. Dwójka wybrańców Iron, to jest mag, też to było bodajże poza odcinkiem, do czegoś mi musiało brakować expa po prostu, no i przez to sobie tutaj zaatakowałem, no i troszkę mi to expa dało. Jeszcze nie 300 milionów, no ale mimo wszystko sporo. Dobra, 332 level, w ogóle zobaczmy ile, bo też nie pamiętam. 26, okej, no to może nie tak sporo, ale przynajmniej level dobiłem, o ile się nie mylę. Aha, bo to było jeden po drugim, to czekajcie, 340 level, a na tą Bridget też 340, dobra, to musiałem, nie pamiętam już, jaka była przyczyna tego klikania, no ale niech będzie. Teraz mamy Bridget. Bridget, jeżeli się nie mylę, nie pokonałem od razu po tamtym zwiadowcy i magu ze Sterosu. Zajęło mi to troszeczkę dłużej, no ale ta Bridget dokładnie 3 dni później również tam padła, no i dostaliśmy taką broń. Na wszystkie staty, jak widzicie, gorsza od naszych obecnych, no ale 10 baniek kosztowała. Czy ja tu w ogóle coś mam jeszcze? O, mam, zobaczcie, to jest to, to damy od razu do kociołka. Czy mam tu coś jeszcze ciekawego? Tu mam pasek, bo ja te drogie itemki zamiast dawać do kibla, to daję po prostu do kociołka, no ale widzę, że nie. Tu mam buciki za 4,5, to mam za 6, ale to jeszcze przymkniemy oko. No tu mam takie za dyszkę albo prawie dyszkę, to będę dał do kociołka, no bo i tak zaraz będzie znowu weekend epicki, no a jak wiemy, statystyki nigdy za mało. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy Dindendora. Dindendor również mag, również nam padł. No zobaczcie, to był jeszcze 340 level. Ja tu już najprawdopodobniej jestem ubrany praktycznie we wszystko legendarne. Chociaż nie, bo
Jeszcze nie pamiętam, dobra, nieważne. Wiem, że bardzo długo szukałem broni. Broń, bardzo szybko znalazłem całą resztę i tej ostatniej broni właśnie szukałem bardzo, bardzo długo, więc tutaj mogłem już bez tej jednej broni klikać coś tam tych lochów, no już nieważne. Tu mamy portal do piekieł, który mi padł 2 dni temu, więc nie ma co za bardzo oglądać. No i dobra, ślizg ogon, tak jak mówię, największe procenty na niego były, prawie 9 na samym starcie, no ale tutaj walka ze zwiadowcą, masa uników, także chyba sobie darujemy jakiś tam wisiorek za 10 baniek wpadł. No i tutaj mamy Hemoridor, no tutaj też tych uników będzie na pewno dużo, zobaczcie jak on nas bije mocno, więc tutaj ta walka na pewno by trwała dosłownie no chwilę, ale teraz jakieś, no patrzcie, on nas ma już praktycznie na hita, no i teraz kwestia uników, czy on nas jeszcze uderzył, tak, jeszcze zaraz nas uderzył, no ale dobra, nie będziemy przedłużać, bo to będzie trwało naprawdę, naprawdę długo. Teraz mamy czerwoną demonikę. Zobaczmy, zwiadowca również, jak widzimy, też bije z różdżki, co ciekawe, no ale mimo wszystko zwiadowca. My jej tu jakoś dużo nie bijemy, ona nam bije sporo, no ale kwestia uników, no długie walki, długie, to już nie jest mag, magiem byśmy mogli oglądać wszystko, bo te walki są w miarę szybkie, no ale tutaj z wojownikiem albo zwiadowcą będę skipował, bo mija się to z celem, ale z magami jak najbardziej obejrzymy, zobaczcie, same krytyki do tej pory, teraz zwykły i zwykły, okej, no i teraz zwykły i krytyk, zobaczcie, bardzo mocny, 9 milionów prawie, tutaj ledwo, bo ledwo, no ale wiedźmę udało nam się pokonać i 300 milionów wpadło. Teraz mamy haniebnego handlarza, który był zwiadowcą, więc w sumie spodziewałem się, że padnie również szybko, tak więc tutaj to było, można powiedzieć, do przewidzenia. Ok, lecimy dalej, cyk. No i co mamy? Teraz mamy niebieskowłosego przyjaciela, zobaczmy, Barbar nie zrobił prawie nic, Maguś również nie zrobił prawie nic, no i Kunegunda 80, 90 prawie milionów miała do zbicia. Ok, nie zbiła też dużo, zbiła 20, więc nam zostało do zbicia 70 milionów. Już tu powoli głos tracę, więc no sporo, nie? No ale tutaj na pewno kwestia uników, zobaczcie, w ogóle on nas nawet nie drasnął. No w sumie tak, bo on chyba ma nas na hita, tak szczerze, zobaczmy jak on tu bije. No może nie na hita, ale na 2 na pewno, więc tutaj zobaczcie, że nawet nas nie drasnął. Dobra, lecimy dalej, Robert marketingowiec, Barbar coś tam dziabnął, Maguś no 2 kryty dał, więc przyzwoicie można by powiedzieć, Kunegunda zwykły, no i teraz krytyk za 11 baniek, ok, więc git, no i zobaczmy jak to tu wyglądało. Jeżeli o to chodzi, no tutaj, o kurde, no też bardzo, bardzo blisko z tymi magami jest, zobaczcie, tam było 900 tysięcy, tu mamy 85 tysięcy, więc no wszystko na pograniczu, no ale grunt, że się udało. No i na sam koniec mamy Wacława, podwykonawcę tego, który nam, można powiedzieć, że otworzył drogę do 348 levela, chociaż nie jestem przekonany, czy dzisiaj wbijemy faktycznie ten level, może braknąć z tej samej jawki, no ale zobaczymy, no ale dobra, zobaczmy jak tu z nim to wyglądało. Barbar mu nie zrobił za wiele, Maguś w sumie też nie za dużo, no i zobaczmy, 140, o kurde, tu nawet Kunegunda nie pomogła, spójrzcie, tu mamy tylko i wyłącznie walkę my versus on, no i tych uników też na pewno było dużo, patrzcie, nasze zwykłe hity to są dosłownie grosze w tym, jak to wygląda, 6 milionów prawie 3, no strasznie malutkie, on tu nas już ma chyba na hita, o ile się nie mylę, więc no teraz kwestia właśnie uników, no nie są widowiskowe te walki na tym zabójcy, nie ma co ukrywać, no ale mimo wszystko bardzo mi się ta klasa podoba, chociażby dlatego, że ma te, fajnie to wygląda, nie, jak tutaj nam jeszcze dojdzie złota rameczka, którą niebawem pewnie kupię, dobra, git, tak to wyglądało, którą niebawem pewnie kupię, jak tutaj zmienimy sobie secik na jakiś ładny z tymi brońmi wojownika, to naprawdę będzie wyglądać dość przyjemnie. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i chyba to wszystko. Link do gierki znajduje się w opisie, to mój reflink. Jeżeli będziecie chcieli, to sobie go użyjcie, kliknijcie, jeżeli chcecie pograć i chyba to wszystko. Sub z dzwonem i łapka w górę, najważniejsze. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!